jak to się wszystko po prostu potoczy. O kurde. Się tutaj rozwodzić na temat kupowania karty SIM, bo to już w wielu filmach żeśmy pokazywali. Muszę wam powiedzieć tylko, że proces kupowania i jakby znajdowania tego sklepu w nowym kraju w nowym kraju to żeśmy opanowali do perfekcji. Teraz przed przyjazdem do naszego kraju, do nowego kraju, przepraszam, przed przyjazdem do nowego kraju zawsze sprawdzam online wszystkie oferty wszystkich operatorów. Tak więc jak nie zapomnę, to wstawię tam na dole w opisie link do strony i też to właśnie daję ten link do tej strony w naszym poradniku. Tak więc z każdego kraju teraz piszę poradnik, właśnie takie podstawowe informacje i tam to jest jedna z takich bardzo ważnych informacji. Jak kupić kartę SIM, gdzie kupić, gdzie są najtańsze oferty. I wiecie, no to się wszystko zmienia, ale to można sprawdzić online. Tak więc wszystko można dzisiaj znaleźć online, ale nie musisz, wiecie, spędzać godzin, bo ja już te godziny spędziłam dla was i ja po prostu już daję wam na tacy podane, więc da się. Więc zanim wjedziemy do kraju, to my wiemy, u którego operatora są najlepsze oferty, gdzie kupić. Ja znajduję na mapie, tak, bo potem wiem, że nie będziemy mieli internetu w ten pierwszy dzień, więc znajduję na mapie sklep w najbliższym mieście tego właśnie operatora sieci. Robię sobie print screeny, żeby właśnie tam dojechać i potem po prostu używając GPS-a dojeżdżamy bez problemu, albo czasem jeszcze też nastawiamy, używając internet z poprzedniego kraju, nastawiamy nawigację na konkretny punkt i dojeżdżamy do tego punktu, więc jest to takie bezbolesne, tak? Dla tych osób, które tutaj chciałyby już, wyrywają się, żeby napisać w komentarzu, żebyśmy sobie kupili tam międzynarodową kartę i że wam się fajnie sprawdza. Super, cieszę się dla tych osób, którym sprawdzają się te międzynarodowe karty, ale przy tym zużyciu internetu, jakie my mamy, no to po prostu zapomnij, nie? Ja dla mnie 25 giga to na tydzień nam nie wystarczy, tak więc to w ogóle nie ma o czym mówić, a tam są takie oferty typu 25-35 giga na przykład na miesiąc i nawet to jest droższe niż kupisz na miejscu w tym kraju. Jak ktoś jedzie na urlop, to pewnie, że szkoda czasu po prostu marnować na to, żeby tam szukać i tak dalej, jak mam ograniczony czas, ale my po prostu tego czasu ograniczonego nie mamy i jest to dla nas ważniejsze, jakby koszty ważniejsze niż czas, tak więc zawsze w każdym kraju kupujemy kartę SIM. Do tego trzeba tylko mieć paszport, nie potrzeba mieć żadnego potwierdzenia, wiecie, jakiegoś zameldowania, ani niczego, tak więc nigdzie nie ma z tym problemów w dzisiejszych czasach i super, no. Dogadać się zawsze po angielsku można dogadać, też to też nie ma problemu, tak więc naprawdę, spokojnie, polecam. Tak, jest tak. What, got it? Yeah, mate. No to i jak teraz mamy? 800 lira. 800 lira zapłaciłeś? Za 25 giga, później 110 lira za 25 giga. Each time, it's open for 3 months. O, no to super, nie? No, it's alright. We can live with that. No, to się podziel. We'll be right back.
To już nasza trzecia wizyta w Turcji, która jest naszym ulubionym krajem z wielu powodów. Po pierwsze, Turcy są bardzo mili i spanie na dziko jest tutaj legalne i powszechnie akceptowalne. Dzięki temu w tym kraju czujemy się po prostu dobrze. Niestety, tak jak wiele innych krajów, Turcja dynamicznie się rozwija i komercjalizuje. Dlatego znalezienie dobrego miejsca do spania na dziko w popularnych miejscach turystycznych staje się coraz trudniejsze. Wprawdzie mamy wiele sprawdzonych miejsc, które znajdziecie na naszej mapie z pineskami, ale chcieliśmy znaleźć jeszcze parę perełek. I muszę Wam powiedzieć, że to naprawdę nie było łatwe. A kiedy już dzień chylił się ku końcowi i w końcu gdzieś trzeba było się zatrzymać na noc, znaleźliśmy plażę, która była, no co tu dużo gadać, no, mało atrakcyjna, ale dojazd łatwy. A przynajmniej tak nam się wydawało. Tu pozwolę sobie wyciszyć nasz oryginalny dialog, który był bardzo soczysty, przeplataną polszczyzną, angielszczyzną. Powiem tylko tyle, że to jedno z tych miejsc, gdzie ja mówiłam, nie wjeżdżaj tam i po prostu możemy zostać tu przy drodze. Ale oczywiście, jak każdy prawdziwy chłop, nie będzie baby słuchał i nie po to mam auto terenowe, żeby przy drodze stać, więc wjechał. Potem usłyszałam takie chrup i to nie wróżyło dobrze. It's even worse. See that?
It's getting worse and worse. I think you need to go back rather than forth. Po heroicznym odkopywaniu kół niedźwiedź odpalił silnik i nasz Złomek dzielnie wjechał na trapy i na nich spoczął. Przednie. No wszedł na ten. Nie wiem, co my teraz zrobimy. Coś się zepsuło, koła się nie kręcą. I to w życiu stąd nie wyjedziemy. Tu przed chwilą taki gościu wracał z ryb i chciał nawet nas wyciągnąć. Wiecie, te Turcy to tacy fajni są właśnie. Zaraz przyszedł się zapytać, co się stało i tam, czy może pomóc. Nawet tam niedźwiedź spróbował, ale to szkoda gadać. To musi być jakiś, wiecie, no duży pojazd, traktor, coś w tym stylu. Nie wiem. Przyjeżdżał też taki chłopaczek na motorku, taki, nie wiem, z 15-16 lat, ale nie w ząb angielskiego. Mówił po turecku, nie wiem, tak mi się wydaje, że on chyba kogoś zawoła. Takie mamy wrażenie po prostu. Jak nie, to nie wiem. Tu wiecie, nawet nie możemy rozłożyć namiotu na noc, zaraz po prostu dzień się skończy. Tak więc nie wiem, jak to się wszystko po prostu potoczy. I to wszystko w poszukiwaniu tej idealnej miejscówki. Bo po drodze znaleźliśmy, były takie wjazdy, takie było widać, bo tu właśnie przyjeżdżają na ryby faceci, jak wspomniałam. I po prostu można było tak wjechać, ale tak właśnie tam ktoś łowił, to nie chcieliśmy tak za blisko, żeby te psy nasze nie przeszkadzały. Tam drugie miejsce jakieś takie było nie bardzo. I tak chcieliśmy odjechać kawałek dalej. No i tak się kończą przygody. Po 2 godzinach przyjechał traktor, ale... Zresztą zobaczcie sami.
still here. They actually brought a second one. This one at the back. Hey, Pure. Hey, hey. Pure. No, here. Pure, no, it's here. Here. No tam wyleciał ci, zobacz, wyleciał, widzisz? O, kurde. Okay. Pamiątkowe zdjęcia. Yeah.
decydecie.